Siema, witamy w kolejnym odcinku Szpilerskiej Gotki i zapowiedzi Boom Bangers i opowiemy o numerze w tym momencie, który się zwie Nocna Bita, który jest de facto pewną kontynuacją numeru naszej pierwszej płyty, czyli Wilkołak. Tak, poniekąd artysta, słyszałem, Plastik wykonuje ten sam numer przez całe swoje życie. Całe życie lepisz jedną lepiankę. Cały czas. Jesteś ludzikiem z brązu, pamiętaj o tym. Noc na bitach wyszło dlatego, że po prostu w samplu jest użyty tekst Noc na bitach, jak sami możecie się wsłuchać. Sample pochodzi z czechosłowackiego jeszcze wtedy zespołu. Kupiłem go w Pradze podczas naszej pamiętnej wycieczki, eskapady. Polecamy Pragę na weekend, bardzo przyjemnie. Super, można powiedzieć. Dwudniowy wyjazd, digging, dobre knajpki, mam na myśli jedzenie i dobre knajpki, mam na myśli piwo. Polecamy knajpkę, gdzie ciuchcia dostarcza ci browarka przez całą knajpkę na torach. Też bardzo fajne. Też jest spoko, ale nie jest mój faworytem. Nie, piwo nie urwało tyłka, ale kolejka urwała tyłek. Tak, według mnie raptorek jest spoko. Ale nie o tym my tu gadamy. Nie. Oczywiście na bicie znajduje się również Panda i znajduje się również kontrabas, czyli Roman Ślazyk. Czyli tekstowo poszło ci tutaj tak? Tak, no tekstowo, bo wiadomo, od razu Noc na bitach, no to wiadomo, że to jest coś w stylu Wilkołaka, że siedzę tak jak zawsze po nocach i do 3-4 robię bity, więc... Ty to w ogóle to chyba szybko piszesz teksty, nie? Ostatnio tak, ale wcześniej bywało różnie, no. Ostatnio idzie dosyć dobrze, no. Ale dobrze, złapałem wenę za rogi i trzymam ją cały czas. No, Deco ma w ogóle taki system pracy, że jak dzisiaj mu znajomy raper podsyła demówkę i prosi się, żeby się dograł, to jutro ten raper dostaje już demówkę całej zwrotki Deca nagraną, zarejestrowaną. A jak chce raper pomusie, to ma raper pomusie. Jak mam czas, jak mam czas i ochotę, spoko, jak my wszyscy. Dokładnie. Ja jeszcze chciałem powiedzieć ze swojej strony, jeżeli chodzi o skrecze, które robimy na Szpilerców, że często inspirujemy się właśnie taką jakby starą szkołą premiera, gdzie beat był jakby układany na zasadzie pytania i odpowiedzi. I często katy u nas w przejściówka też są na zasadzie pytania i odpowiedzi, pytania i odpowiedzi. Mamy sobie taki system schemat, który gdzieś tam puta się, pasuje w miarę tych granych bitów, więc instrumentali i jak to Deco mówi, daje odetchnąć czasem od rapowania. Tak. Nie lubię numerów, gdzie cały czas jest nawijany non-stop i wchodzi refren, a ja mam gęste refreny i ten refren nie różni się lirycznie niczym flow od zwrotki, to trochę nie ma sensu. Dobrze jest dać odsapnąć czasem. Jest odsapnąć, no. A my jeszcze nie dajemy wam odsapnąć i przypominamy, że nasze koszulki, takie rzeczy można sobie kupić w internecie. Sklep jest w linku gdzieś tam poniżej i możecie mieć nasze w ogóle ciuchy. Ura. Nie tylko takie, różne. Różne. Leżenka, szpilerka, śpilesieś, no. Wszystko możecie reprezentować, od prawej do lewej. Ciuszki, podkoszulki, czapeczki, piórniczki, worki na śmieci, wszystko śpilesie. Widzimy się jutro, a teraz spać. Pa.